Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj najprostsze na świecie kebab, a w zasadzie gyros, bo kebab to mięso mielone, a gyros to pocięte mięso. Ja wykorzystam do tego mięso z indyka. Sekretem tutaj jest dobre doprawienie mięsa i odpowiednio długie marynowanie mięsa w przyprawach. Oczywiście paski można pociąć drobniej, grubiej, to już według uznania. Podajemy również według uznania albo w bułce i wówczas z taką szybką sałatką z kapusty pekińskiej, kiszonych ogórków i ulubionym sosem, albo tradycyjnie z frytkami lub ryżem i z ulubioną surówką. Ja dzisiaj tak trochę mniej tradycyjnie, żeby nie było tak typowo, podam ten gyros w kaszy. Jak przygotować taką kaszę z pieczarkami i papryką, pokażę w osobnym filmiku. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przygotować ten bardzo prościutki gyros z indyka. Umyty i osuszony kawałek indyka. Równie dobrze można wziąć piersi z kurczaka. Przygotowuję i oczyszczam z błonek. Mój jest taki akurat niezbyt fortunny. Najlepiej, żeby ten kurczak był w takim jednym całym zwartym bloku, ale damy sobie radę i z takim. Teraz go pokroję w takie cienkie kotlety. Normalnie kroiłabym tradycyjnie w kotleta, ale ponieważ mam taki kawałek mięsa, jaki mam, spróbuję sobie jakoś poradzić. Takie bardzo cieniutkie kotleciki. I w ten sposób skrawam całe mięso. Ilość dowolna. Ja tutaj mam jakieś niecałe kilo, może 800 gram mięsa. Mięso mam tu ułożone obok na talerzu. I teraz każdy kawałek będę wkładała do woreczka i rozbijała na takie w miarę cienkie kotlety. One nie mogą być za cienkie. Chodzi o to, żeby je tak rozbić na w miarę równą grubość. Teraz przygotuję przyprawy. Można oczywiście wziąć gotową przyprawę do gyrosa. Ja tak często robię, jeśli mi się spieszy, ale pokażę także inną propozycję przypraw. Jedną łyżeczkę płaską dowolnej przyprawy do mięs, naprawdę dowolnej. Czosnek granulowany, jakąś płaską łyżeczkę, nie za dużo. Czerwoną paprykę. Oregano, również dwie płaskie łyżeczki. Mieszam dokładnie. Odstawiam na bok i do drugiego naczynka wlewam trochę oleju. Będzie mi potrzebne do smarowania mięsa. I teraz przystępuję do przygotowywania mięsa. Mięso ponownie przekładam na deskę, żeby nie brudzić dwóch talerzy. Odsuwam na bok i będę je teraz układała w talerzu, do którego przekładałam go najpierw. Łukami mięsa dno talerza. Smaruję olejem, można pędzelkiem, ręką jest szybciej. Przyprószam przyprawami. Ponieważ jest to pierwsza warstwa, to robi to po prostu z dwóch stron. Wykładam następne warstwy mięsa. Ponownie przypruszam przyprawami i tak do, aż do wykończenia całego mięsa. Przyprawami posypuję dość obficie, dlatego że chcę, żeby mięso nimi dobrze przeszło. Gotowe. Teraz dobrze dociskam warstwy mięsa do siebie i zostawiam pod przykryciem na minimum 30 minut, a najlepiej jeszcze dłużej, w lodówce. Po tym czasie wrócę i pokażę, co dalej. Kiedy mięso już się zamarynowało, a ja jestem gotowa, żeby je podawać,
Pokroję je teraz w paseczki. W ten sposób, że przykrywam głęboki talerz dużym, płaskim talerzem bądź deską, w zależności od tego, na czym chcemy kroić. I przekładam mięso na ten duży talerz. Rozsmarowuję na nim jeszcze cieniutko te przyprawy, które zostały na talerzu, ale naprawdę nie zostało ich za wiele. I tak przygotowane mięso będę teraz kroiła w cienkie paski, a te paseczki będę przekładała do talerza, w którym marynowało się mięso. Mięso kroję w ten sposób, że przytrzymując je widelcem, kroję takie paseczki, jakie chcę do tego gyrosa. Właściwie to można byłoby zrobić też w ten sposób, że piekę najpierw to mięso w piekarniku, a dopiero później skrawam je w paseczki, ale tak niestety jest zdecydowanie dłużej, dlatego że takie mięso w większym kawałku piekłoby się znacznie dłużej niż pocięte paski na patelni. Dlatego ja zawsze robię to w ten sposób, tym niemniej podpowiadam, że jest taka możliwość. Pokazałam wersję z widelcem, a teraz pokażę wersję z ręką, która idzie zdecydowanie szybciej. Przytrzymuję mięso palcami i skrawam. Mięso będę podawać prosto z patelni, zatem smażę je dopiero tuż przed podaniem. Rozgrzewam dużą patelnię, zależy mi na tym, żeby była bardzo mocno rozgrzana i przekładam mięso. Można smażyć, o właśnie powinno tak zaskwierczeć, można smażyć partiami, a można od razu całą zawartość mięsa wrzucić na patelnię. Rozprowadzam równą warstwą na dnie patelni i zostawiam na jakieś 2-3 minutki, tak żeby mięso dobrze się ścięło i przypiekło od spodu. Dzięki temu, że jest na dużym ogniu, ono zamknie natychmiast swoje pory i zostanie soczyste w środku. Po jakichś 3 minutach ostrożnie obracam mięso, tak jakbym obracała kotleta. Biorę partię mięsa na łopatkę i obracam do góry nogami. I ponownie przysmażę jakieś 2-3 minutki bez ruszania. Dopiero wtedy zacznę mięso mieszać i obsmażać z każdej strony. Po 3 minutach zaczynam rozbijać to mięso na kawałki, na które je pokroiłam. I cały czas na mocnym ogniu przysmażam, aż będzie zrumienione z każdej strony i straci całą swoją surowość. Teraz tak, ponieważ ja tego mięsa w ogóle nie soliłam przy doprawianiu, celowo, to teraz leciutko posolę, ale naprawdę nieznacznie. To już według smaku i uznania, bo to mięso dobre już jest również i bez soli. Ja wykończę, żeby złapało taką idealną słoność. Mieszam. I za chwilę będzie gotowe, żeby podać. Gotowe i tak przygotowane mięso można podawać tradycyjnie, z frytkami, z ryżem, z żółtym ryżem. Jak przygotować taki żółty ryż, pokazuję w osobnym filmiku. Ponieważ każdy zna te sposoby podania gyrosa, ja podam go trochę inaczej, z kaszą, z pieczarkami i papryką. Jak przygotować taką kaszę, pokażę w osobnym filmiku. Idealnie pasuje do takiego mięska i sosu ogórkowo-paprykowego, który również pokażę w osobnym filmiku. Doskonały zestaw obiadowy. Podaję w wianuszku z kaszy z pieczarkami i papryką, przybrane sosikiem ogórkowo-paprykowym z czosnkiem. Podać także tradycyjnie z frytkami bądź ryżem. Będzie równie dobry. Smacznego!